Cześć, witajcie. Dzisiaj odrobina egzotyki, bowiem pokażę wam smartfon, którego w Polsce nie ma, nie było i nie będzie niestety. Mowa o pierwszym składanym smartfonie marki Vivo, czyli o Vivo X Fold. Miałem okazję obejrzeć ten telefon i dzięki temu mogę wam dzisiaj o nim trochę poopowiadać. Może mniej o specyfikacji, a więcej o takich ogólnych odczuciach. Jak widzicie, smartfon ma konstrukcję przypominającą foldy od Samsunga, czyli składany jest w formie książeczki. Ale są też i różnice. Konstrukcja Vivo ma odrobinę smuklejszą obudowę i wyraźnie smuklejszy zawias. Co więcej, na wyświetlaczu nie ma wyraźnego załamania w miejscu, gdzie się on składa, czyli inaczej niż u koreańskiego konkurenta. Owszem, to załamanie widać, kiedy spojrzymy pod nienaturalnym kątem na ekran, ale przebiega ono bardzo łagodnie i jest zupełnie niewyczuwalne pod palcem. Sam zawias pracuje w bardzo aksamitny sposób, dając poczucie takie bardzo premium. Rzeczywiście tutaj precyzja tego mechanizmu wydaje mi się, że jest znakomita. Oczywiście konstrukcję obudowy oparto o metalową ramkę, ale tył został wykończony matowym, słuchajcie, tworzywem. I bardzo mnie to cieszy, bo po pierwsze wygląda ono super, jest naprawdę przedniej jakości, ponadto nie rysuje się, a przede wszystkim nie potłucze się, co w przypadku tak kosztownego telefonu, no cóż, moim zdaniem jest jednak dość istotne. Smartfon Vivo ma jeszcze jeden bardzo sympatyczny detal, który praktycznie nie występuje w składanych telefonach, mianowicie mechaniczny suwaczek do wyciszania powiadomień. Wow! A, jest jeszcze nadajnik podczerwieni, czyli pilot. Wewnętrzny ekran ma przegodną nieco ponad 8 cali, nietypową trochę rozdzielczość 1800×2200 pikseli, no i oczywiście jest to matryca AMOLED. Ten zewnętrzny ekran też jest AMOLEDowy, o przegodnej 6,53 cala i rozdzielczości Full HD+. Oba ekrany pracują przy odświeżaniu od 1 do 120 Hz, a do tego pod każdym z ekranów ukryto czytnik linii papilarnych i co bardzo ważne, jest to doskonały czytnik, który miałem okazję wypróbować już przy okazji testu Vivo X80 Pro. Jest to czytnik ultradźwiękowy o bardzo dużej powierzchni. Działa bardzo pewnie, a w dodatku możemy go podzielić na mniejsze pola, tworząc skróty do szybkiego uruchamiania wybranych aplikacji. Wyobraźcie sobie, że na przykład przyłożenie palca w określonym miejscu powoduje natychmiastowe odblokowanie telefonu i od razu włączenie, dajmy na to, YouTube'a, Spotify'a czy czego tam sobie chcecie. Jest to rozwiązanie droższe niż klasyczny czytnik, ale z drugiej strony wygodniejsze, bo bez względu na to, czy mamy telefon zamknięty czy otwarty, w łatwy sposób i, co najważniejsze, szybko możemy go sobie odblokować. Jak tu składaka? Bateria jest nie za duża. 4600 mAh. No i tu znów troszeczkę knockout dla konkurenta z Korei, bo moc ładowania sięga tutaj 66 W, a bezprzewodowo naładujemy tą baterię z mocą 50 W. Kolejną z przewag po stronie Vivo jest poczwórny aparat fotograficzny. Podstawowa matryca, jak u konkurenta, 50 megapikseli z optyczną stabilizacją, ale do tego mamy dwa 12-megowe aparaty z teleobiektywami. Jeden daje przybliżenie dwukrotne, czyli jest taki portretowy, nazwijmy to, a drugi to już klasyczny peryskop z przybliżeniem pięciokrotnym, oczywiście bezstratnym, a całość jeszcze uzupełnia, uwaga, 48-megapikselowy aparat szerokokątny, chociaż nie o jakimś strasznie dużym polu widzenia, bo tam jest 114 stopni. Naturalnie nie zabrakło aparatów do selfie, również w tym wewnętrznym ekranie jest aparat, no i niestety jest on w formie dziurki klasycznej, czyli trochę szpeci, trochę rzuca się w oczy, podobnie zresztą jak ten z przodu. Telefon wywarł na mnie naprawdę duże i naprawdę dobre wrażenie. Jest świetnie zrobiony i przyznam wam szczerze, że w obecnej chwili, gdyby był tylko u nas dostępny, bardzo mocno zastanawiałbym się, czy nie porzucić Folda właśnie dla tego modelu. No niestety Vivo nie zdecydowało się na wprowadzenie tego smartfona na europejskie rynki. Głównie myślę ze względu na cenę, bowiem urządzenie to kosztowałoby mniej więcej już dobrze pod 10 tysięcy, gdyby się w Polsce pojawiło. Zatem może nie tym razem, ale dowiedziałem się, że Vivo szykuje kolejny, nieco prostszy, nieco tańszy składak w takiej samej formie jak ten, czyli książeczki. I jeszcze do tego szykuje klapkę, która również ma być dosyć agresywnie wyceniona i prawdopodobnie te modele będą już dostępne w Europie. No ale to pożyjemy, zobaczymy, a póki co dziękuję wam bardzo za oglądanie, żegnam się już z wami, no i oczywiście zapraszam na kolejne produkcje. Do zobaczenia, cześć!